instytucje finansowe, które zbierają tych biednych Polaków resztę pieniędzy i również wobec otwarcia rynku finansowego i przepływu finansów wytransferowane są na Zachód, do Unii, do krajów Unii Europejskiej. Więc pani to, pani tego nie wie? No, no nie wie pani tego. No słucham, słucham. Nie, no, ale jak w tej sytuacji skomentuje pani wyliczenie, że od 1 maja 2004 roku, czyli ten moment, kiedy żeśmy weszli do Unii, Polska dostała ze wspólnej kasy ponad 73 miliardów euro, z czego jeśli by odliczyć nasze składki, a tak trzeba uczynić do budżetu, to jesteśmy, użyję kolokwializmu, do przodu 46 miliardów. I wie pani, ja sobie wynotowałam, że na przykład wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy 15 tysięcy kilometrów dróg, 2 tysiące torów kolejowych, powstało 250 tysięcy trwałych miejsc pracy, to już minister Bieńkowska przypomina, 50 tysięcy miejsc, czasowych miejsc pracy, 23 tysiące wspartych przedsiębiorstw, żeby nie wszystko, 155 oczyszczalni ścieków, 650 inwestycji w energię odnawialną, co tu jeszcze, a uczelnie, 2,8 tysiąca projektów wspomagających uczelnie realizowanych przez uczelnie na mało? Proszę pani, jak pani, pani ciągle posuwanie błędną, jakby błędne rozumowanie. Pani no. Myśli, że Polska jest na sprzedaż, natomiast pani nie bierze żadne kwoty. No, nie, bo pani wylicza, ile zarobiliśmy, tak? No to jest ta cena, ile, którą my ile płacimy, mogliśmy, ile ale nic nie mogliśmy przez 10 lat dostosowywania. Przez 10 lat dostosowania Polski do Unii Europejskiej pani Polska kwestionuje? Została skolonizowana. Kwestionuje pani te kwoty? Ale ja to w ogóle nie obchodzą mnie te kwoty, ja nie wiem co to za kwoty. Pani. Wie pani, wyliczenia rząd prowadzi minister PR. Minister Bieńkowska. A co pani, Bieńkowska nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Nie widziała pani żadnej oszczelni? Chcę pani powiedzieć, że Polska w ciągu 10 lat układu stowarzyszeniowego zgodziła się na otwarcie rynku. Skolonizowana została. Podpisujemy kolejne traktaty, na przykład CO2, które musimy skasować. Przemysł stoczniowy, przemysł węglowy, wydobywczy. Właściwie Polska nie ma przemysłu. To jest cena. Pani mi jakieś podaje tutaj 70 miliardów. Co mnie obchodzi? Trzeba względnie pani zrobić cały szacunek, cośmy stracili. A te 70 miliardów, wie pani, to jest, ja bym się wstydziła nawet podać. Tyle pani wyceniła Polskę?